Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani przez Boga bracia i siostry, Bóg jest miłością. On zawsze nas kocha. Boże działanie wobec nas jest arcydziełem miłości i przychylności. Kochani, wiara jest naszą odpowiedzią na miłość Boga i polega na miłowaniu Boga. Tyle żywej wiary w sercu człowieka, ile miłości do Boga. Przekazać komuś wiarę, przekazać wiarę swojemu dziecku, przekazać wiarę swojemu wnukowi, to wychować go do miłości Boga. Kochani, wiara żyje w miłości i w miłości się wyraża. Czym jest woda dla ryby, tym miłość dla wiary. Wiara zawsze działa przez miłość i w miłości się wyraża. Święty Jakub poucza nas: tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Wiara bez miłości wyrażonej w czynach jest trupem. Nic nie daje człowiekowi, nic mu nie zapewnia. Najdobitniej mówi o tym święty Paweł: gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Kochani, tylko wiara, która działa przez miłość, gwarantuje nam szczęście doczesne i wieczne. Święty Jan Wianej wyraził to w słowach: zły duch niczego tak bardzo się nie lęka, jak miłości naszej ku Bogu. Kto kocha Boga, ma wyryte niejako na czole znamie zbawienia i przeznaczenia do nieba.
Kochani, tyle żywej wiary w sercu człowieka, ile miłości do Boga. A kiedy człowiek kocha Boga całym sercem, całą duszą i ze wszystkich swoich sił, jego wiara osiąga pełnię. Taki jest cel naszego chrześcijańskiego życia. Przypominamy sobie o tym codziennie, odmawiając pacierz. Jak przekonać się o tym, że kochamy Boga? Moi drodzy, kochać kogoś to odczytać i wypełnić jego słuszne pragnienia. Czego pragnie Pan Bóg? Bardzo trafnie wyraził to święty Jan Wianney. Jak cenna jest w oczach Pana nasza dusza, skoro przelał za nią całą swoją krew. Wciąż pragnie rozmawiać z nią i spotykać się z nią. Tęskni za nią, gdy jej przy nim nie ma i gdy nie słyszy głosu jej modlitwy. Kochani, Bóg pragnie naszej bliskości. Szuka naszego towarzystwa. Tęskni za naszą obecnością. Modlitwa jest naszą odpowiedzią na to pragnienie Boga i je zaspokaja. Dlatego modlitwa jest pierwszym wyrazem naszej miłości do Boga i jej niezawodnym sprawdzianem. Na tyle kocham Boga, na ile dobrze się modlę. Znakomitą szkołą dobrej modlitwy są książki księdza profesora Tadeusza Dajczera Zachwycić się tą miłością i miłująca obecność. Odsyłam do tych książek, ponieważ więcej myśli nie mogę przekazać na ten temat, a temat jest naprawdę ważny. Chrystus mówi, ten lud czci mnie wargami, ale sercem swym daleko jest ode mnie. Czci mnie jednak na próżno. Kochani, na próżno gęba się rusza, gdy nie modli się dusza. Ktoś słusznie to zauważy. Dlatego odsyłam do tych książek. Będzie to naprawdę bardzo pożyteczna lektura. To najlepsze książki, do jakich dotarłem na ten temat. Kolejnym wyrazem miłości do Boga jest posłuszeństwo Bogu. Poucza o tym sam Chrystus. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kochani, nic nie jest obojętne wobec Boga. Wszystko, co robię, albo jest wyrazem mojego posłuszeństwa Bogu, albo wyrazem mojego nieposłuszeństwa. Czy pytam o wolę Bożą? Czy jej szukam? Czy ona w ogóle mnie obchodzi? Kochani, jeżeli tego nie robię, to znaczy, że żyję według własnej woli. Czyli tak, jak uważam. To nie oznacza od razu grzesznego życia, ale często bywa zgubne. Dlaczego? Bo nasze dobro jest jedynie w woli Bożej. Chcieć dla siebie dobra to pełnić wolę Bożą. Chcieć dobra dla swoich wnuków, dla swoich dzieci,
to szukać woli Bożej, bo ich dobro jest tylko woli Bożej. Kochani, trafnie wyraził to święty Benedykt. Samowola zawsze ściąga na siebie cierpienie. Związanie z wolą Bożą zdobywa koronę. Moi drodzy, cierpimy przede wszystkim dlatego, że żyjemy jak uważamy. Często jest to cierpienie oddalone w czasie. Rodzice wychowują dzieci jak uważają, a potem po latach cierpią z tego powodu, że dzieci żyją tak, jak uważają. Czyli bez Boga, bez ślubu, bez dzieci. Tak uważają, tak żyją. Samowola zawsze ściąga na siebie cierpienie. Chcesz być królem? Szukaj woli Bożej. Wypełniając wolę Bożą, doczekasz się korony, którą na głowę włoży ci sam Bóg. Jak dobrze wychować dzieci, kochani rodzice i dziadkowie, podpowiada nam arcybiskup Fulton Sheen w znakomitej książce Rodzice i dzieci. Książka w połowie poświęcona jest rodzicom i do rodziców napisana, w drugiej połowie napisana jest do młodzieży, do dorosłych i dorastających dzieci. Kochani dziadkowie, to najlepszy prezent dla waszych dzieci i waszych wnuków na święta. Bo to, co ważne, już pewno żeście im powiedzieli, ale czy was posłuchali? Może warto im sprezentować właśnie te myśli i jeszcze się gorąco modlić, żeby zechcieli je przeczytać. Moi drodzy, kolejnym ważnym sprawdzianem naszej miłości do Boga jest postawa wobec śmierci. Święty Jan Wianney mówi, ten, kto lęka się śmierci, nie kocha Boga. To mocne stwierdzenie, ale prawdziwe. Jeżeli boję się śmierci, to naprawdę Boga nie kocha. Bo przecież śmierć to spotkanie z Bogiem. Jeżeli się boję tego spotkania, to czy mogę powiedzieć, że Go kocham? Kochani, śmierć jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Zdecyduje bowiem o jego wieczności. Jest takie mądre powiedzenie. Jaka śmierć, taka wieczność. A wieczność może być niebem i piekłem. Jeżeli śmierć ma otworzyć nam bramy nieba, musimy się do niej dobrze przygotować. Jak przygotować się do śmierci? Mówię w książce Namaszczenie chorych. W tej niedużej książeczce znajdziecie taką pełniejszą odpowiedź na to pytanie. W tym momencie chcę przekazać tylko jedną myśl. Żeby dobrze przygotować się na śmierć, trzeba w godzinie śmierci przyjąć sakramenty odejścia. Czyli wyspowiadać się, przyjąć namaszczenie chorych
i komunię świętą jako wiatyk na drogę do wieczności. Kochani, śmierć jest ostatnim bojem o duszę. Wie o tym szatan. I dlatego w godzinie śmierci stanie ci na drodze do Boga z całą swoją potęgą. Jeżeli w godzinie śmierci przyjmiesz sakramentę odejścia, szatan nie wyrządzi ci już żadnej krzywdy. Nie wyrządzi ci żadnej szkody, bo będziesz niedostępny dla jego działania. Taka jest moc sakramentów odejścia. Człowiek, który przyjmie je w godzinie śmierci, będzie umierał bezpieczny. Śmierć będzie spokojnym przejściem w ramiona Boga. Moi drodzy, nie rozumiem, nie mogę tego pojąć, dlaczego ludzie boją się przyjąć sakramentów odejścia, czując śmierć za plecami. No nie rozumiem. Przecież sakrament nikomu nie skrócił życia. Sakrament może życie wydłużyć, ale na pewno go nie skraca. Kochani, kolejnym sprawdzianem naszej miłości do Boga jest miłość bliźniego. To sprawdzian najważniejszy, ponieważ kto nie miłuje bliźniego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi, poucza nas święty Jan Apostoł. Na czym polega miłość bliźniego? Święty Jan Wianej tak odpowiada na to pytanie. Po pierwsze na tym, żeby chcieć dla bliźniego dobra. Po drugie, żeby świadczyć mu dobro przy każdej nadarzającej się okazji. Po trzecie, żeby znosić i usprawiedliwiać błędy bliźniego. Po czwarte, przebaczać mu winy. Kochani, pozwolę sobie krótko skomentować te ważne słowa. Kto kocha, zawsze dobrze życzy ukochanej osobie i pragnie dla niego dobra. Ale miłość nie może ograniczyć się do pragnień. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Miłość musi wyrazić się w czynach, w konkretnym działaniu. Dlatego kto kocha, nie tylko pragnie dobra, ale to dobro świadczy i to przy każdej nadarzającej się okazji. Bliźni, a szczególnie nasi bliscy, nie ułatwiają nam tego zadania. Zawodzą nas, ranią, bywają złośliwi, popełniają błędy, wyrządzają nam różnego rodzaju krzywdy. Miłość każe to wszystko znosić. Ona jest cierpliwa, wyrozumiała. Aby ją nie stracić, trzeba naszych trudnych bliźnich usprawiedliwiać. Dużo łatwiej jest nam kochać naszych bliźnich, kiedy usprawiedliwimy ich błędy. Warto, kochani, to robić. A co z tymi, którzy nas skrzywdzili? Im należy przebaczyć. Nie 7 razy, ale 77 razy.
czyli zawsze. A trzeba to robić nie tylko z miłości do Boga, ale też z troski o samego siebie. Kochani, Chrystus mówi, no, bardzo ważne słowa, jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. To bardzo ważne słowa. Człowiek, który nie potrafi wybaczyć, wyrządza sobie większą krzywdę od tej, której wcześniej doświadczył. Skutecznie pozbawia się miłosierdzia Bożego za życia i po śmierci. Co to oznacza? Że za życia, jak długo nosi żal, gniew, pretensje w sercu do kogokolwiek, nie może skutecznie korzystać z sakramentu pokuty. A nawet gdyby się wyspowiadał, to jeżeli nie przebaczy, wszystko będzie nieskuteczne. Bo jeśli nie wybaczycie z serca swoim winowajcom, Ojciec Niebieski nie przebaczy wam waszych przewinień. No a po śmierci taki człowiek nie będzie mógł się zbawić, kochani. To naprawdę dramat. Przechowywanie w sercu żalu, pretensji, złości, gniewu do tych, którzy nas skrzywdzili, jest trucizną, która nas zabija. W czasie rekolekcji, które prowadziłem na ten właśnie temat, podszedł do mnie mężczyzna w sile wieku i dziękując za tę rekolekcję powiedział: dziękuję księdzu, że pomógł mi ksiądz wyjść z więzienia. Się trochę zdziwiłem. I on, widząc moje zdziwienie, mówi: 30 lat temu ktoś mnie bardzo skrzywdził. Zawziąłem się, a ponieważ mnie nie przeprosił i nie naprawił tej krzywdy, to nosiłem tą zadrę do wczoraj. Wczoraj po raz pierwszy się z tego wyspowiadałem. I kiedy odchodziłem od konfesjonału, to miałem wrażenie, jakbym wyszedł z więzienia. Na 30 lat sam się tam zamknąłem. Kochani, nie wyrządźmy sobie takiej krzywdy. Jeżeli ktoś mówi, że winowajca nie zasługuje na przebaczenie, to pewno ma rację. Ale trzeba takiemu człowiekowi wytłumaczyć, że ma to zrobić z uwagi na własne dobro. To dlatego przebaczenie jest tylko w naszych rękach. Do przebaczenia nie potrzebujemy nikogo. Do pojednania tak, do przebaczenia nie. Żeby przebaczyć, muszę chcieć to zrobić. To jest decyzja mojej woli. Na czym polega? Niektórzy mówią błędnie, że na zapomnieniu. Krzywdy nie da się zapomnieć. To zbyt bolesne. Ale z krzywdą można żyć. To możliwe. Ale żeby ona nas nie niszczyła, kochani, co więcej, była twórcza w naszym życiu, musimy wybaczyć. Przebaczenie polega na życzliwym, z
zamknięciu historii krzywdy. To jest postanowienie, że od tego momentu będę żył tak, jakby mnie to nie spotkało. Chociaż wiem, co mi zrobiono. Czyli nie będę analizował, nie będę o tym myślał, nie będę o tym rozmawiał, nie będę użalał się do nikogo, nie będę nikomu nic wyrzucał. Nie chcę do tego wracać. Zamykam tę historię. Życzliwie, to jest bardzo ważne, życzliwie. Sama decyzja, kochani, jest prosta. Ale dochowanie wierności tej decyzji jest trudne. Jeżeli się jej sprzeniewierzę, i zacznę do tego wracać, zacznę o tym opowiadać, albo zacznę to roztrząsać w myślach, analizować, muszę się z tego wyspowiadać i ponownie przebaczyć, czyli ponownie to zamknąć. Kochani, warto też modlić się za swoich winowajców. Pomaga to wierności w przebaczeniu. Temat jest trudny. Dlatego chciałbym, żebyśmy kończąc tę refleksję, spojrzeli jeszcze na Maryję. Kochani, nikt tak nie został skrzywdzony jak ona. W Betlejem dała światu to, co miała najlepszego. Swojego ukochanego syna. Na Kalwarii świat oddał jej jego martwe ciało. Tak jej zapłacił za dobroć. Jak Maryja na to zareagowała? Ona nie miała żalu do zabójców jej syna. Co więcej, przyjęła ich za swoje dzieci, bo taka była jego wola. Nie tylko im przebaczyła, ale jako matka potrafiła ich kochać i się za nich modlić. Niezwykła była postawa Maryi, a uzdolniła ją do tej postawy jej wiara. Kochani, zobaczcie, jaka moc jest w wierze. Tylko wiara i tylko ona potrafi krzywdę, także tę najcięższą, uczynić źródłem miłości i modlitwy. To potrafi tylko wiara. Jeżeli będziemy mieli wiarę Maryi, doświadczymy podobnych cudów również w naszym życiu. Amen.